W środę 21 września najmłodsi uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Kozienice wzięli udział w plenerowym działaniu profilaktycznym Bezpieczna droga do szkoły. Akcja zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach odbyła się na terenie Ogrodu Jordanowskiego. Jest to już druga kampania związana z Bezpieczną drogą do szkoły. W zeszłym roku zapoczątkowaliśmy to działanie tutaj właśnie na Ogródku Jordanowskim. Dzięki współpracy z panią dyrektor udaje się nam spotkać ze wszystkimi instytucjami, służbami, które działają na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Kozienicach. Organizatorzy przygotowali dla uczniów klas 1-3 szereg atrakcji, a wszystko po to, by propagować i uczyć dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko w drodze do szkoły, ale także poza nią. Przede wszystkim mamy bardzo duże wsparcie z Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozienicach, Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, Fundacja Enea. Z nami jest jeszcze oczywiście Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu. Polski Czerwony Krzyż, oddział Kozienice. Wszystkie te organizacje, wszystkie te instytucje bardzo czynnie włączają się właśnie w działania nasze jako policji, wspomagają i wspierają te działania. Były gry i zabawy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, pokaz motocykli, konkurs plastyczny, pokaz pierwszej pomocy. Podczas spotkania uczniowie mieli także okazję sprawdzić swoją wiedzę z przepisów i zasad ruchu drogowego na symulatorze jazdy motocyklem. Atrakcją był także pokaz sprzętu Państwowej Straży Pożarnej. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób strażacy rozcinają samochody w wypadkach samochodowych i jak ratowani są poszkodowani. Jak podkreśla aspirant sztabowy Tomasz Mazur z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, na tego typu działania nigdy nie jest za wcześnie. Od małego już, od przedszkola, jak my to mówimy, wchodzimy właśnie w działania profilaktyczne, ażeby czym za młodu skorupka nasiąknie, tym na starość trąci. Te zachowania już widzimy, coraz więcej widzimy dzieciaków, które chodzą właśnie w elementach odblaskowych, które rozdajemy, wspierają nasze działania i nawet pokazują statystyki, tak, że podczas wakacji tegorocznych nie mieliśmy żadnego przypadku niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dziecka. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowali się gmina Kozienice, Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, Ognisko Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, Centrum Usług Społecznych, Grupa Motocyklowa Husar.